Dzień dobry Pani Ewo, niezwykle miło widzieć Panią na imprezie ramówkowej. Piękny strój dopasowany do stacji. Dziękuję bardzo, staram się zawsze w kolorystyce stacji występować, a w końcu wiosna, a wiosna to żonkile, a żonkile to żółty kolor, więc ja w żółtym garniturze. A które kolory Pani nie podchodzą? Ja chyba lubię każdy kolor. Aczkolwiek muszę przyznać, że ostatnio bardzo rzadko sięgam po czerni. O, to ciekawe. Mhm. Ale że taka ponura, czy dlaczego? Nie wchodzi mi ten kolor. Może dlatego, że ze względów osobistych przez pewien okres czasu byłam w czerni. Mhm. To teraz zdecydowanie jasne kolory, promienne kolory, które dodają energii, a czerń niekoniecznie. Czyli radość i uśmiech. Zdecydowanie. Kolor to też jest energia. Są przecież terapie kolorem, więc uważam, że zwłaszcza na wiosnę, kiedy jesteśmy po szaro-burej zimie, warto sięgać po kolory. Ewa gotuje po raz kolejny na antenie, kolejny sezon. Co tym razem Pani wymyśliła? Jaki to będzie sezon? Czym on będzie się różnił od pozostałych? Będzie nieco inny, chociażby dlatego, że będzie to taki nostalgiczny sezon Ewa gotuje. Chociażby z tego powodu, że teraz jest taka moda, że wracamy w kuchni do smaków dzieciństwa, smaków z młodości. Będą też smaki z podróży. Będą te pewne też zmiany, dlatego że program nagrywany jest i pod Babią Górą w moim domu drewnianym, mojej chatce drewnianej, ale też jest nagrywany w Krakowie. Ponieważ w Krakowie zadaszyłam część tarasu, przeprowadziłam remont, więc na tym tarasie powstanie kuchnia letnia, ale uwaga, nie będzie to taka oczywista kuchnia letnia, dlatego że pojawią się tam nostalgiczne elementy, ponieważ jakiś czas temu przeprowadziła się do mnie moja mama, mieszka teraz u mnie i wraz z nią chociażby przeprowadziła się taka skrzynia wianna jeszcze po mojej babci. Ta skrzynia wędrowała ze wsi Rzepiennik, najpierw do wsi Kwiatonowice, gdzie mieszkała moja babcia, później ta skrzynia przyjechała do Klęcza, gdzie jest to wioska rodzinna moja, a teraz ta wianna skrzynia przyjechała do Krakowa i uwaga, na niej właśnie zostanie zbudowana letnia kuchnia, także zdradzam takie tajniki już związane z moim programem, ale niezmiennie, program nagrywany jest w moim domu, zawsze to będą sprawdzone przepisy, może z takich starych, pożółkłych zeszytów mojej babci, mojej mamy, ale niemniej jednak z takim nowoczesnym twistem. Też ta kuchnia będzie pokazywała, co zrobić, żeby mądrze robić zakupy, bo umówmy się, czasy są jakie są i trzeba mądrze naszą lodówkę zaopatrywać i wykorzystywać praktycznie wszystko, żeby niczego nie wyrzucić. Każdy z nas ma jakieś predyspozycje i preferencje w kuchni. Których dań nie lubi Pani robić? Ja chyba wszystko uwielbiam robić. Czyli jest Pani takim wyjątkiem? Nie ma czegoś takiego, że ja czegoś nie lubię robić. Może dlatego, że ja staram się zawsze przygotować danie pod kogoś, to znaczy, żeby komuś to smakowało, bo dla mnie kluczem robienia dań jest to, żeby ktoś był szczęśliwy, żeby kogoś tym jedzeniem uszczęśliwiać, odżywiać, więc może dlatego ja wszystko lubię robić, ponieważ każdy lubi coś innego. Pani Ewo, przed chwilą w naszej rozmowie zdradziła Pani, że teraz mieszka z Panią mama. Czym jest podyktowana ta decyzja? No właśnie to taki trudny okres. Myślę, że widzowie się domyślą, skoro chodziłam w czerni, mój tato odszedł jakiś czas temu, ponad 2 lata temu, więc była i czerń w moim życiu. Teraz mama mieszka ze mną, zabrałam po prostu mamę do siebie. Jak Panią się mieszka, Państwu się mieszka wspólnie? No i jest to teraz 3-pokoleniowa rodzina. Dla mnie oczywiście szczęście to, że moja mama w tym roku, w kwietniu kończy 80 lat, jest w bardzo dobrej formie fizycznej i to jest fajne, jeżeli wracam do domu i wita mnie moja mama. Dzień dobry, moja ukochana córeczko, dzień dobry, moja księżniczko, więc trochę mi się przypominają, może stąd też te nostalgiczne smaki będą, bo przypominają mi się czasy, kiedy właśnie byłam nastolatką i tak samo mama mnie witała, kiedy wracałam do mojego rodzinnego domu. To już ostatnie pytanie w tym segmencie, czyli poniekąd czuje się Pani trochę tak odpowiedzialna, że kiedyś mama Panią wychowała, a teraz Pani przyjmuje tę opiekę, to w ogóle piękne. Tak to jest. No, mama czasem ma takie powiedzenie, Boże, ile ja Ci sprawiam kłopotu. Ja mówię, mamusia, nie sprawiasz mi w ogóle kłopotu, bo ja mówię, ja myślę, że ja Ci trochę więcej kłopotu sprawiałam, jak ja byłam dzieckiem, a Ty jesteś tak grzeczna, że nie sprawiasz żadnego kłopotu. No, zupełnie inaczej jest, ale jest pięknie. Ja uważam, że to jest naturalny proces. Po prostu my dojrzewamy, nasi rodzice też dojrzewają. Dla mnie to jest coś zupełnie naturalnego. Była Pani niegrzeczna? To trzeba spytać mojej mamy. A Pani jak to ocenia?
Nie, moja mama zawsze się śmiała, że byłam bardzo grzeczną dziewczynką. Jak moja córka była nastolatką i dojrzewała i miałam takie problemy do tego wieku po prostu z dzieckiem. I ja dzwoniłam do mojej mamy i ja mówię, mamuś, co ty robiłaś, jak ja byłam nastolatką? Co robić? Bo tamto. A mama mówi tak, nie wiem. Ty nie miałaś tego okresu nastoletniego, po prostu byłaś bardzo grzeczna, więc byłam grzeczną dziewczynką. Pani Ewo, mnie zastanawia, dlaczego ma Pani tylko jedną restaurację? Dlaczego nie sieć po całej Polsce? Dlatego, że ja w mojej restauracji bywam codziennie, staram się naprawdę być i na kuchni, i z moimi gośćmi na sali w restauracji i nie mogę być wszędzie, a w Krakowie mieszkam. Więc jest, do restauracji mogę dojechać nawet rowerem, dlatego, że to jest miejsce jednak, gdzie ja chcę być. Nie tylko, że daję imię, nazwisko i ta restauracja może być w Szczecinie, w Gdańsku. Oczywiście można, może kiedyś też tak będzie, ale póki co jestem bardzo emocjonalnie przywiązana do tego miejsca na Plantach Krakowskich. Ja tam chcę być codziennie, chcę doglądać i kuchni i chcę witać moich gości. A mieszkam w Krakowie, więc restauracja jest w Krakowie. Jest Pani ekspertką od restauracji, bo ma Pani jedną z powodzeniem już kilka lat. Ona funkcjonuje kilka czy kilkanaście? Kilka. To wiedziałem na początku, że dobrze powiedziałem. Dobrze. Skąd się biorą ceny? Bo niektórzy tego nie rozumieją, z czego składa się cena i tylko mówią, Boże, jak drogo. Na food cost, bo to jest takie prawidłowe określenie, jeżeli chodzi o potrawę w restauracji, składa się wiele czynników. Oczywiście w pierwszej kolejności zakup produktów, to robi cenę, natomiast klienci często zapominają o tym, że nie tylko to jest w cenie. Zatrudnienie, jak gdyby na food cost składa się też pensja kucharzy, koszty związane z wynajmem lokalu, energia, która nieprawdopodobnie teraz poszła do góry, a ogrzanie lokalu, my pracujemy tylko i wyłącznie na gazowych palnikach, ale mamy elektryczne też piece. To wszystko energetycznie, proszę mi wierzyć, że rachunek za prąd, za gaz w restauracji jest gigantyczny. Teraz jeżeli w domach odczuliśmy podwyżkę, to zobaczcie, co jest w restauracji. Więc na to, no i oczywiście pensje i kelnerów, i pracowników, i kucharzy, wynajem i to wszystko robi cenę na samym końcu dania. Nie ukrywam, że w mojej restauracji bardzo walczymy, żeby te ceny nie były wygórowane. A co Pani sądzi na przykład gołąbki z kaszy jęczmiennej za 79 zł? To jest coś takiego u Magdy Gessler. Czy to jest wysoko, czy jakby Pani to oceniła? Ja uwielbiam dania Magdy, uwielbiam jej kuchnię, wiele razy byłam w jej restauracjach i ja uważam, że skoro ma taką cenę, to widocznie ta cena jest podyktowana czymś. Może one są naprawdę tak wyjątkowe, że warte są tej ceny. To chodźmy do ostatniego pytania, bo zna Pani przepisy jak mało kto i chciałbym poprosić o taką poradę, jakieś łatwe, szybkie i dobre, tanie dla biednych studentów. Co by Pani poleciła? Teraz jest niesamowicie modna taka potrawa jak szakszuka. A ja nie ukrywam, że będę teraz powoływać się i odwoływać się do moich czasów studenckich, kiedy mieszkałam w akademiku i ja taką szakszukę, czyli bałagan, jeden wielki bałagan, bo tak z języka arabskiego właśnie to danie się nazywa, robiłam właśnie będąc w akademiku i to wszystkim studentom polecam. To, co tak naprawdę mamy w lodówce, szakszuka oryginalna oczywiście jest jeszcze na pomidorach czy na pasacie pomidorowej, natomiast wystarczy cebula, która nie jest droga, dość dużo cebuli, podsmażyć na patelni, do tego dodać, jeżeli oczywiście mamy jakąś paprykę czy jakieś właśnie pomidorki i w to wbić jajka sadzone i już taki mamy wielki jeden bałagan. Jeżeli zdarza się, że mamy jakąś wędlinę, która już tak do zjedzenia na surowo nie do końca by się nadawała, ale właśnie ona świetnie się sprawdzi podsmażona z cebulą na patelni, więc taka wędlina podsmażona z cebulką, do tego jajko sadzone. Ja tym się żywiłam w akademiku jako studentka i takie danie, takie śniadanie posłużyło mi jako bagaż taki na cały dzień, że spokojnie do wieczora można było na wykładach wytrzymać. No to teraz wszyscy będziemy jeść szakszukę. Dziękuję bardzo. Tylko umówmy się, że szakszuka to takie modne danie i teraz bardzo popularne, a naprawdę w naszej kuchni też to danie funkcjonowało, może nie z pulpą pomidorową, może nie z pomidorami, ale właśnie z taką kuchnią resztkową, to co było w lodówce i na to posadzone jajka. Ja to robiłam w akademiku i naprawdę Wam to polecam. To jest świetne danie na początek dnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.